Dzień dobry, nazywam się Agata Wiatrowska i zapraszam na mój podcast Z wiatrem w grzywie. W dzisiejszym odcinku, 11, chciałam Was zaprosić na spotkanie, rozmowę z niezwykłą osobą, a mianowicie Bereniką Bratny. Berenika Bratny jest właścicielką Krainy Wolnych Koni. Gdybym miała powiedzieć o kilku osobach, które miały znaczący wpływ na to, jak myślę i czego się nauczyłam o koniach, to Berenika jest jedną z nich. Nasze wspólne rozmowy, czasami do późnych godzin nocnych, owocowały spoglądaniem na konie ze świeżą perspektywą. Z Bereniką poprowadziłyśmy wiele programów rozwojowych z koni właśnie u niej w Krainie Wolnych Koni. Razem pisałyśmy do magazynu Wege felietony na różne tematy, a w 2014 roku moja konferencja, którą organizowałam, odbyła się właśnie w jej miejscu. Była to konferencja poświęcona przywództwu z sercem, gdzie osoby z całego świata, mieliśmy chyba gości z 18 krajów, przybyli do małej mazurskiej wioski, żeby uczyć się od koni i o rozwoju. Zapraszam na dzisiejszą rozmowę, która będzie w temacie wolności, ale nie tylko. Zapraszam. To witam Cię, Bernika. Bardzo się cieszę, że się zgodziłaś i że w ogóle nam się udało w różnych technicznych i logistycznych, że tak powiem, rzeczach połączyć i że będziesz towarzyszyła mi w takiej drodze i takim temacie, który mi się z Tobą bardzo kojarzy, czyli właśnie drodze do wolności. Ale dla słuchaczy podcastu chciałabym Cię tak, wiesz, zaprosić, żebyś się przedstawiła i powiedziała trochę, no właśnie, o Krainie Wolnych Koni, o idei, o tym, jak to się w ogóle zaczęło. To jest dosyć długa historia i długa bardzo droga. Towarzyszyła mi do tego miejsca, w którym jestem w tej chwili. Zaczęło się bardzo, właściwie dawno temu, bo zaczęło się, jak byłam małą dziewczynką, bo wychowywałam się wśród koni, moi rodzice mieli konie. Więc taka namiętność do koni, miłość do koni była jakby od samego początku. Ale ta idea zaczęła się właściwie w takim momencie, kiedy wyprowadziłam się na wieś i też tutaj trudno z miasta i też trudno jest powiedzieć, co było najpierw. Znaczy, czy najpierw się wyprowadziłam na wieś i potem wpadłam na pomysł, że no, że chciałabym mieć konie, czy tak naprawdę gdzieś ta wyprowadzka na wieś już była podszyta tym podświadomym planem jakby życia w towarzystwie koni. I kupiłam pierwszego swojego konia, no i w ogóle zakochałam się w tej idei, że właśnie można dzielić z koniem przestrzeń, można mieszkać omalże no prawie w jednej przestrzeni, bo ja mieszkałam w takim małym domku i obok zaraz do tego domku przyklejona omalże była stajnia. I tak to się zaczęło i potem no oczywiście koń był sam, więc było mu smutno i był samotny, więc musiał mieć towarzystwo, więc pojawił się następny koń. Konie były w stajni, ja sobie na nich jeździłam rekreacyjnie do lasu, zaczęłam obserwować, no taką zupełnie, zaczęła się budować zupełnie inna relacja niż te relacje, które znałam z końmi wcześniejsze, z takich, no nazwijmy to szkółek jeździeckich, bo to był mój pierwszy koń, nazywał się Dukat. No i zaczęło mnie to jakoś tym bardziej wciągać i fascynować, bo ta relacja stawała się taka głęboka, ja miałam wrażenie, że w ogóle on mnie tak niesamowicie rozumie, taka byłam straszliwie w ogóle w nim zakochana i zaczęłam w pewnym momencie, zdałam sobie sprawę, no właśnie, że on jest sam, że on potrzebuje jakiegoś drugiego konia do towarzystwa. Pojawił się drugi koń, pojawił się trzeci koń, w momencie, kiedy miałam już trzy konie, tam miałam hektar tylko ziemi, więc ta ziemia była bardzo kiepskiej jakości, okazało się, że okej, to jest fajnie, można sobie po nim pobiegać, ale nie ma wystarczającej ilości paszy. Więc właściwie zaczęło się od tego, że... Taki moment, kiedy ty się przeprowadzasz z Warszawy... Tak, na Mazury, na Mazury, tak. Ale to nie jest jedyne miejsce, gdzie jesteś teraz nie, w Krainie Wolnej. Nie. To jest w ogóle takie miejsce, które jest domem letniskowym moich rodziców, które ja dobrze znam, jeździłam tam od dziecka, więc wszyscy w tej wsi mnie znali, bardzo się lubiliśmy i postanowiłam tam zamieszkać na stałe. I tam miałam taki mały letniskowy domek ze stodołą, którą przerobiłam na stajnię i właśnie hektar ziemi.
Z tym, że tam są takie gleby bardzo piaskowe, piaszczyste, no więc tam za dużo tej trawy nie było, no ale był taki hektar z laskiem, mogły sobie konie tam pochodzić. Ale w pewnym momencie było takie bardzo suche lato. Ja zaczęłam jeździć staczką i kosą po wsi, żeby kosić dla koni zielonkę, bo było za mało tego jedzenia na tym hektarze. I sąsiad do mnie przyszedł i mówi: słuchaj, my tak na ciebie patrzymy, jak ty jeździsz, jaka ta żebraczka po tych rowach i kosisz tą trawę, to ty przyprowadzaj konie do nas na pastwiska. I rzeczywiście ja prowadzałam konie przez wieś na pastwiska tych znajomych i zobaczyłam, jak one, bo te pastwiska były dużo większe i były pod lasem i była taka soczysta, zielona trawa, więc zaczęłam, jak im tam jest cudownie. I pojawił mi się taki dyskomfort, że a, no właściwie to moje miejsce, to moje pastwisko jest takie nieodpowiednie. No i zaczęłam już tak jakby myśleć o tym, że może gdzieś przenieść się w jakieś inne miejsce. Przy okazji pojawił się czwarty koń, więc rzeczywiście zrobiło się tak, że nie było zbyt dużo miejsca, tak, po prostu. I tym bardziej nie było paszy, one latem również jadły siano. A ponieważ widziałam te wiejskie konie, które pasły się jeszcze na takich dużych łąkach, to zaczęłam, gdziekolwiek nie jechałam i widziałam trawę, to miałam coś takiego, że myślałam: o Boże, jaka smaczna trawa, jakże mój koń byłby zachwycony. I zaczęłam szukać jakiegoś po prostu większego miejsca, tak? Takiego miejsca, gdzie on czułby się lepiej. I właśnie znalazłam, też zaczęłam mieć trochę takie marzenie, może o dzikim zachodzie trochę, żeby się gdzieś wynieść w takie, no, bardzo odległe, trochę dzikie tereny. I znalazłam w końcu takie miejsce. Można powiedzieć, że to tak z takiego punktu, wiesz, tak osobistego, że to taka droga bardzo za swoimi też marzeniami była, którą, rozumiem, tak, trochę konie prowadziły, ale... Znaczy, to było w ogóle bardzo dziwne, jeśli chodzi o realizację marzeń, bo to wyglądało trochę tak, że ja tak naprawdę miałam, jest to dla mnie do dzisiaj jakby zagadką, bo ja miałam w głowie w jakimś sensie obrazy tego, co się potem wydarzyło. Ale ja tego, to było w ogóle jeszcze kompletnie dla mnie niezrozumiałe, bo ja miałam w głowie wyobrażenia takiego czegoś, że biegnę koło konia na przykład, albo że te konie są na jakiejś takiej olbrzymiej przestrzeni i że ja współdziałam jakoś, współgram ze stadem całym koni, ale to były moje takie wizje po prostu. Ja zupełnie jakby nie wiedziałam, że rzeczywiście te wizje w pewnym momencie się jakoś tak, aż tak normalnie się spełni. Mam dreszcze, tak? Jak je słucham, jak słyszę o tych wizjach. Ja pamiętam, że na przykład to ja je kultywowałam w ogóle w ten sposób, że jechałam samochodem i w trakcie jazdy samochodem miałam takie, puszczałam sobie jakąś muzykę i miałam właśnie takie marzenia, że na przykład biegnę i koło mnie biegnie koń i na przykład ten koń mnie goni, a potem ja gonię tego konia, ale to były jeszcze czasy, kiedy ja sobie nawet nie miałam pojęcia o tym, że istnieją jakby trenerzy typu Hempfling, tak, którzy robią takie rzeczy, to ja nawet jeszcze wtedy w ogóle ich nie widziałam na oczy, ale gdzieś miałam takie wizje, które nie do końca były związane z tym, że ja trenuję jeździectwo i jeżdżę na koniu, tylko właśnie z jakąś taką przestrzenią, którą wspólnie się z tym koniem pokonuję i takiej, jakby to powiedzieć, takiej harmonii w ruchu, o tak, tylko takiej na ziemi, tak, że ja jestem na ziemi i ten koń jest na ziemi. I ja sobie to tak wizualizowałam i właściwie zdałam sobie sprawę, że to się wszystko ziściło dopiero po paru latach, już po ziszczeniu, myślę sobie: halo, ale ja gdzieś skąd znam jakby to, co się teraz dzieje. I pomyślałam sobie, że ja to sobie jakoś rzeczywiście projektowałam w ten sposób, ale kompletnie to nie było intelektualne. To znaczy, ja sobie tego nie zaplanowałam, że to będzie kraina wolnych koni, ja do tego dojdę tymi krokami, bo ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie idę tak naprawdę. Po prostu to jakby coś mnie prowadziło, ale jakby nawet nie zdawałam sobie sprawy, gdzie to się skończy, tak? Chociaż się jeszcze nie skończyło, jestem w trakcie, ale... No właśnie, tak żeby sobie wyobrazić, gdzie kraina wolnych koni, bo tak się zapytam, żebyś powiedziała, gdzie ona jest teraz, a później zapytam o takie kamienie milowe, jak ona się właśnie tworzyła, jakie były te momenty, w których główne jej elementy powstawały, tak? Bo kraina wolnych koni to i filozofia, i też po prostu rzeczywistość codzienna. Tak. No, rzeczywistość codzienna znajduje się we wsi Radzie, to są Mazury Garbate, w takiej miejscowości, no prawie już na końcu świata, rzeczywiście między Giżyckiem a Ełkiem, ale do każdego większego miasta jest około 30 kilometrów. Krajobraz jest przepiękny, ja jestem zakochana w tym krajobrazie, odkąd go ujrzałam lat temu, nie wiem, 14 czy 15, bo już nie pamiętam, to do tej pory jestem zakochana po prostu, bo to jest rzeczywiście taka dolina, to jest około 40 hektarów z taką górą, ta góra rzeczywiście jest duża, jest z niej wspaniały widok, no
jest to niezwykłe dla mnie. Miejsce szczególnie, że ponieważ jest doliną, to nie widać żadnej drogi, więc naprawdę ma się wrażenie, że jest to jakieś takie miejsce jakby w ogóle poza czasem i przestrzenią. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia. Natomiast jakby budynki, my się znajdujemy w środku wsi, wieś jest bardzo mała i taka kameralna, spokojna, nawet sklepu tutaj nie ma, ale jest bardzo piękna, to jest stara taka poniemiecka wieś na Mazurach Garbatych. Natomiast w Krainie mieszka kto? W Krainie mieszka kto? W tej chwili w Krainie mieszka już dużo mniej osobników, bo zaczynałam od koni 6, w pewnym momencie koni było 16, w tej chwili jest 11, no bo po prostu czas robi swoje, konie się niektóre postarzały i padły. Także w tej chwili koni mamy 11, konie żyją w właściwie dwóch stadach, bo jest jedno duże stado, które składa się z 9 koni i takie małe podstado, w którym znajdują się dwa staruszki takie już na poważnej emeryturze i rencie, bo jedna z tych klaczy miała kiedyś złamaną kość i kość kopytową jest kulawa od wielu lat, więc ona jest po prostu osobno, ze względu na też pagórkowaty teren i to, jakie tempa to duże stado potrafiło kiedyś, jak było młodsze, przybierać. Tutaj rozpędzały się, one zbiegały z takiej olbrzymiej góry, to był widok, który zapierał dech w piersiach, ale też był przerażający, bo ja pamiętam, że jak pierwszy raz to zobaczyłam, ja je w ogóle długo nie wpuszczałam na tą górę, ona była odgrodzona, bo bałam się, że one połamią sobie nogi. I pamiętam, że jak pierwszy raz one uciekły po prostu na tą górę, ja o tym nie wiedziałam, że one uciekły, je zawołałam i zobaczyłam, że one do mnie pędzą z tej góry, to ja pamiętam, że ja myślałam, że to jest koniec, że to jest już po tych wszystkich koniach, po prostu one już są wszystkie, mają połamane nogi i są nieżywe, ale jakoś zniosły to dzielnie, a w tej chwili góra, ja już się nauczyłam, że naprawdę one wiedzą, którą ścieżkę sobie wybrać i w jakim tempie ją pokonywać i dużo lepiej wiedzą na ten temat więcej niż ja, więc ta góra jest dla nich dostępna i one bardzo często z tej góry sobie zbiegają. Natomiast ta staruszka jest już naprawdę bardzo, bardzo schorowana, więc sobie mieszka osobno na takim płaskim terenie. Powiedz jakby właśnie, bo kraina wolnych koni. Wolny koń, czyli koń, który jakby do czego jest wolny? Albo od czego jest wolny? Tutaj to też jest jakby kwestia takiego procesu, zauważyłam. Ta wolność jest taka jakby w jakimś sensie płynna i zaczynało się od tego, że to była wolność od stajni w ogóle, tak naprawdę. W ogóle zaczęło się od jeszcze śmieszniejszej historii, że ja kupiłam to miejsce, bo to według mnie jest bardzo symboliczne, kupiłam to miejsce dlatego, że tu była gotowa stajnia. Nie było domu mieszkalnego, ale uważałam, że niepotrzebny jest dla mnie dom, natomiast musi być stajnia dla koni. I kupiłam to miejsce, bo była gotowa stajnia, z której później kompletnie zrezygnowałam. Ta stajnia jest pusta, trzymam w niej stare rowery i drewno na opał, natomiast konie wyniosły się do takiej olbrzymiej, otwartej stodoły, która jest zawsze otwarta 24 godziny na dobę i one sobie wchodzą i wychodzą, kiedy mają ochotę. Więc jakby ta pierwsza wolność to jest taka wolność do decydowania o tym, gdzie się znajduje, w jakiej przestrzeni, o której godzinie i z kim też. No, bo ja zauważyłam, zauważyłam też taką rzecz. Chciałam się dopytać o taką historię właśnie z tym związaną, takiego konia, który przyjechał do ciebie chyba na jakiś krótszy czas, z tego co pamiętam, i który... Nie do końca, ja nie pamiętam, jak on się nazywał, na H chyba. Persil, on Persil. Się nazywał Persil, ten koń, no który się tak... Zbliżyłam wrażenie, że to bardzo pokazuje, że te możliwości wolności dla konia też nie zawsze, nie w każdych warunkach są takie oczywiste. Tak, Persil przyjechał do mnie, zresztą też ciekawe, bo Persil przyjechał, on pochodził jakby z Krakowa, ale przyjechał tutaj ze stajni na Mazurach, której już sobie mieszkał i tam zażywał bardzo świetnego życia, świetnych warunków. Tym niemniej tam konie wchodziły na noc do stajni, tak? I jak była brzydka pogoda, to też wchodziły do stajni. I Persil jak przybył do mnie, to był zachwycony za dnia, pędził tutaj z rozwianą grzywą i w ogóle strasznie się cieszył, ale jak przyszedł zmierzch, to on zostawił stado i przyszedł pod bramę i zaczął rżeć. I to już było, pamiętam, że było ciemno i to chyba był maj albo czerwiec, więc to musiało być dosyć późno i ja nie wiedziałam, co mam zrobić, byłam wtedy sama i wychodziłam do niego, no ale tak, jakbym zabrała go do stajni, no on w tej stajni byłby sam, tak?
Sprowadzałam go do koni, nie bardzo wiedziałam, gdzie konie są, bo było kompletnie ciemno, to jest dosyć duża przestrzeń. I pamiętam, że nawet w pewnym momencie wpadłam na idiotyczny pomysł, że zabrałam go do stajni. On był bardzo zadowolony, jak szedł do tej stajni, ale jak do niej wszedł i zobaczył, że jest kompletnie pusto, nie ma żadnego konia, to był bardzo niezadowolony. W związku z tym go wyprowadziłam na zewnątrz. I on tak po dwa dni, tak na drugi dzień też trochę przychodził i tam jeszcze coś pochrząkał, ale jednak już poszedł do koni i po trzech dniach już zaadoptował się jakby do tego, że się na noc nie wchodzi. To pokazuje taką siłę przyzwyczajenia, że z jednej strony wolność się może kojarzyć, no, tak jak w przypadku konia, z dużo większymi możliwościami, stado, możliwość decydowania, ale przyzwyczajenie było tak silne, że wyjście ku tej wolności też jest poza sferą komfortu. Tak, jak najbardziej. Trzeba wytrzymać w jakiś sposób. Także to nie jest wyjście, tak się czasami mam wrażenie, że się kojarzy z ludzią, że to jest zawsze ku komfortowi, tak? Bardziej wolna. To od razu tak, że od razu zażyję jakby tej rozkoszy, wolności, prawda? Tak, a to jest ta pewna trudność. Przez ten dyskomfort, to jest inaczej, że coś mi dawało, może to było niewygodne, ale coś mi dawało odpowiedzi. Tak, no ja znam historię też klaczy, która też do nas potem trafiła pod koniec, ale na początku była na Łotwie, to była klacz sportowa, skakała przez przeszkody i jak jej właścicielka nowa postanowiła, że jednak chciałaby, żeby klacz przebywała na padoku, bo to były konie w stajni sportowej, w ogóle nie wychodziły, tylko były w treningu i ogrodziła jakiś padok i wyprowadziła tamtą klacz, to ta klacz zdemolowała ogrodzenie i wróciła do stajni. I do tego stopnia to było śmieszne, że właściciele stajni powiedzieli, no widzisz, ten koń nie chce być, konie nie chcą być na zewnątrz, tak? Bo on się lepiej czuje w środku, no bo ona ciągnęła jakby do stada i też dla niej to było coś kompletnie nowego i takiego przerażającego. No, ja też widziałam... Kojarzy z tą historią tańczących niedźwiedzi. Mhm. Nie wiem, czy słyszałaś o tym, to w Rumunii... Tych... Uwolnionych niedźwiedzi, tak? Tak, uwolnione były od tej tresury tańczącej, ale w tym parku, w którym miały właściwie no, też bardzo dużą przestrzeń, wolność i możliwość podążania za swoimi potrzebami, one były w jakiś sposób już tak spętane wewnętrznie, mhm. nie zewnętrznie, mhm. że tańczyły. I tak. Myślę, że to u koni jest mniejszy może trochę, ale u koni, u ludzi ja mam wrażenie, że to jest takie ssacze, że to w ogóle u ssaków jest, mhm. Że może tu to, co opowiadałeś o Persilu, że to jest trochę mniejszy przykład, ale że to jest podobny mechanizm trochę, tak? Jestem w czymś, niezależnie od tego, czy mi to pasuje, czy tak. nie, ktoś to zabierze. No tak, to jest bezpieczne, bo znane też trochę. To. Mhm. Tak, no mi się wydaje, że też tutaj ta wolność trochę, ja potem starałam się konie wprowadzać w ogóle bardzo stopniowo do takiego dużego stada i tak dalej, że ta wolność też jest na początku bardzo niepokojąca, bo jednak tu są różne nowe odgłosy, zapada noc, tak, no są jakieś krzaki, coś szura, więc te konie nowe, które przychodziły, one potrafiły na przykład, ja miałam wrażenie, że one na przykład nie wysypiały się. Że było parę dni takich, gdzie one były w takim pobudzeniu nerwowym, że widać było, że były takie no takie pobudzone, tak, przez parę dni i takie bardzo też zmęczone i dopiero potem to ustępowało, więc myślę, że takie gwałtowne też wrzucenie konia w taką dużą przestrzeń i duże stado, które też się już tutaj, te stado jednak się rządzi takimi zupełnie innymi prawami. To jest też to, co ja zauważyłam, że konie, które kiedy je miałam w boksach, to one tworzyły niby jakieś pary, że ten się z tym przyjaźnił, a ten z tamtym, ale ja potem jak na noc je zabierałam, no to je ustawiałam sobie tak, jak mi pasowało. Że na przykład biały z białym, a duży z dużym, no nie wiem, albo ten, co je jęczmień, będzie stał koło tego, co je jęczmień, no bo mi było wygodniej, tak, po prostu. Natomiast jak je wypuściłam na 24 godziny na dobę, to wtedy właściwie zaczęły się tworzyć te takie związki, które do tej pory są no nierozerwalne, nazwijmy to tak. Tak, bo ty do tej pory. Mówisz na to po prostu, że mówimy, że jest stado, ale że stado tworzy takie swoje rodziny. Rodziny, tak. Tak? Takie tak. grupy. One nie zawsze tak. są tak, jak my sobie rodzinę wyobrażamy. Mogłabyś chwilkę opowiedzieć, jak one... No tak, te rodziny przede wszystkim jest tak, że u mnie to są jakby obserwacje no tej ograniczonej ilości koni, ale wygląda to w ten sposób, że
I są takie rodziny, które są kompletnie nierozerwalne. Miałam taką parę, to był Wałach i Klacz, i ta Klacz padła. I ten Wałach właściwie do tej pory z nikim się nie zszedł. I w ogóle zmienił mu się charakter po prostu po jej śmierci. Ona padła dwa lata temu. Natomiast są takie związki też przelotne, które na przykład już coś się zadzierzgnęło i na przykład okazało się, że po 2 miesiącach, że jednak nie, że coś nie wypaliło i jakby jest zmiana. A są takie związki, które są bardzo trwałe. Tutaj mam taką rodzinę, nazywam ją rodziną, no bo to jest akurat matka, syn i jak to, ja to żartuję oczywiście, ale to jest ojczym, tak, bo to nie jest ojciec biologiczny tego konia, tylko partner tej klaczy, która zaszła w ciążę zresztą w sposób niespodziewany, nazwijmy to w ten sposób. I one są zawsze razem i rzeczywiście mają takie zachowania podobne no, do tego, co ja widzę na przykład na filmach o mustangach. One zachowują się podobnie. Natomiast jest taka rodzina, gdzie jest klacz i dwa wałachy. I to jest taka rodzina, która już od... Na początku w ogóle to była taka para, te dwa wałachy były ze sobą. One są bardzo do siebie w ogóle fizycznie podobne i są bardzo śmieszne. Zawsze się bawiły. To są takie konie, które są... One mają 17 lat w tej chwili, natomiast są cały czas takie pełne takiego, no tak bym nazwała, źrebięcego jakiegoś... wdzięku i temperamentu. I tutaj się pojawiła klacz, która rozbiła tą przyjaźń, zeszła się z jednym z tych wałachów i bardzo długo tego drugiego nie dopuszczała w ogóle. Ale po jakimś roku no, stwierdziła, że już tamten był bardzo uparty i cały czas za nimi chodził i jakby przyjęła go na takiego swojego jakiegoś drugiego męża, adiutanta, nie wiem, to różnie to można nazywać. Więc to jest też taka bardzo trwała grupa, ta rodzina. Natomiast są też takie momenty, teraz miałam taką sytuację bardzo ciekawą właśnie latem, że jeden z wałachów właściwie porwał tą starą już 20-paroletnią klacz, która ma te dwa wałachy. On ją właściwie oddzielił od tych wałachów, odstraszał je, a jest od nich silniejszy, więc one jakby nie wchodziły z nim w żaden konflikt. Mówisz o tym wałachu, to o Terosie. O Terosie, który tak. Stracił furię 2 lata stracił temu. Stracił furię, tak, 2 lata temu. I on po roku, po stracie furii, wykonał taki manewr, żeby próbował odbić Alaskę. I rzeczywiście to było tak, że on ją on odganiał od niej Chena i Y-ka, bardzo ją pilnował, ona właściwie miała ruję w pewnym momencie i one robiły tam do siebie różne takie zalotne miny i był taki moment, że ja zaczęłam myśleć, kurczę, czy to się nie skończy tak, że ona zejdzie się z Terosem, a chłopaki zostaną znowu po prostu same, tak? Ale nie, to trwało, myślę, całe lato, że ona się trzymała z Terosem i właściwie po lecie raptem coś tam, nie wiem, co się wydarzyło, ale ona znowu jest z tymi swoimi dwoma wałachami, a Teros jest sam. I Teros jest bardzo sfrustrowany, znaczy nie chcę jakby mówić, że sfrustrowany, bo nie wiem, co tam się w nim dzieje, ale jemu się bardzo zmieniło usposobienie i taki jest, powiedziałabym, bardziej dominujący wobec innych koni, niż był przez te całe lata, kiedy był z furią. W ogóle to jest niesamowite, jak o tym opowiadasz, bo mam wrażenie, że właśnie ta obserwacja właśnie stada i właśnie rodzin, czy tych takich podgrup, jakby powoduje, że to trochę jest tak jak taka telenowela właściwie. Tak, tak, tak. Wątki. Zdecydowanie i zmiany też. Tak. Zmiany, wiesz, dramaty, wiesz, ktoś umiera, kogoś nie ma. I mi na przykład słuchanie tego zawsze od ciebie budziło taką zupełnie inną warstwę patrzenia na konie, której jakby ja wcześniej w sobie nie miałam. Ja ją dzięki tobie jakoś gdzieś, wiesz, odkrywałam. No ja też tego nie, ja to też to w ogóle to się, ja w ogóle to bardzo późno zauważyłam, tak na dobrą sprawę, bo ja bardzo długo miałam takie myślenie, że stado koni, no to znaczy, że to są te konie, co ja razem wypuszczę i one sobie chodzą wszystkie razem, to tak jak na westernie się widzi, pędzi 50 koni, tak razem. Ja uważałam, że to jest taka wielka grupa i na przykład, że tam jest jeden dominujący lider, tak sobie to wyobrażałam, tak, a tutaj się okazało, że zupełnie inaczej.
że one tworzą te podgrupy, że jak ktoś nowy się pojawiał, to zawsze było tak, że właściwie jeden z tych koni do niego wychodził, zaprzyjaźniał się z nim i go wprowadzał potem do tego stada. I właściwie w tej chwili, jeżeli przestrzeń jest większa, bo my tą przestrzenią też troszkę manipulujemy, bo na niektórych obszarach mamy posiany owiec dla koni, na niektórych zbieramy siano, więc czasami niektóre łąki są odgrodzone, czasami nie. Jeżeli jest ta późne lato, jesień, kiedy właściwie wszystkie łąki są dostępne, więc to jest bardzo duży obszar już wtedy, to jest tak, że one potrafią się w ogóle rozprzestrzenić na całym tym obszarze, czyli na przykład jedne konie są w stodole, a drugie są hen daleko na 10 hektarze, w ogóle nawet się nie widzą. I one właśnie tymi grupami się wtedy poruszają. Natomiast w zimie, kiedy schodzą wokół paśników i nie wychodzą na jakieś dalsze, jakieś większe przechadzki, są wszystkie rzeczywiście razem w jednej takiej grupie, ale też jest tak, że na przykład jak jedna grupa jest w stodole, to na przykład druga antagonistyczna grupa raczej tą stodołę opuszcza. I to było też dla mnie bardzo, bardzo nowe doświadczenie i takie zaskakujące, też mnie zaskoczyła taka też głębia tych więzi. Tutaj jest taki koń Amigo, on akurat miał takie nieszczęście, że jego klacze padały, tak? Akurat miał starsze te klacze, te partnerki i one po prostu jedna po drugiej odchodziły, to było w odstępie kilku lat, ale on przeżył właściwie trzy śmierci, tak to nazwijmy, i widziałam na przykład takie objawy, no nie wiem, to jest oczywiście ludzkie terminologia, ale takiej depresji, kiedy on na przykład przez 2 dni nie jadł, drżał, rozglądał się, chodził, był osowiały, no że te więzi są naprawdę bardzo, bardzo głębokie, dużo głębsze niż mi by się wydawało, tak? Właśnie tak chciałam Cię zapytać, gdzieś towarzyszenie koniom w tej, wiesz, drodze do wolności, tych różnych dylematach, czasem prostszych, czasem trudnych momentach. Co dla Ciebie osobiście wniosło? Oj, bardzo dużo. To właściwie wszystko. Wniosło mi wszystko. Wszystko nowe, co się wydarzyło w moim życiu. Bo tak jak powiedziałam, to nie było coś, co ja zaplanowałam, tylko to był taki proces, który sam się dział. I trochę to było tak, że ja pamiętam, że był taki moment, kiedy ja siedziałam sobie na paśniku i konie odchodziły tak w dal i ja je obserwowałam. I tu jeszcze muszę taką dygresję zrobić, że jak kupowałam to miejsce, to w tej stajni kiedyś, 10 lat ona stała pusta, zanim ja ją kupiłam, krążyła taka legenda, że tutaj ktoś bardzo źle traktował konie, bo w pewnym momencie zbankrutował i te konie były głodne, tak? I że jakieś towarzystwo opieki nad zwierzętami lub jakaś inna organizacja te konie stąd zabrała. Nie wiem, czy to jest prawda, ale krążyła taka wieść i rzeczywiście część belek w boksach była taka bardzo obgryziona. Ja zawsze tak ze zgrozą patrzyłam na te belki, że to jest taki, no taki znak tego głodu, tak, który tutaj mógł być. Oczywiście nie wiem, czy to prawda, ale jakoś tak sobie to wyobrażałam, że to jakaś taka niedobra ta energia tutaj jest. I pamiętam taki moment, kiedy siedziałam na tym paśniku i te konie były już wolne, jak to się mówi, i one sobie tak odchodziły w dal i tak ginęły za górą. Ja sobie pomyślałam, Boże, jak to cudownie, że ja tutaj tym koniom dałam wolność i tak jakby uleczyłam to miejsce, tak, że dając tą wolność koniom też uleczyłam to miejsce. A potem przyszła mi taka myśl do głowy, że hola, hola, to nie jest tak, że ja uleczyłam to miejsce, ale to miejsce uleczyło mnie, tak na dobrą sprawę, bo jednak ta moja historia z końmi to zaczęła się od czegoś takiego, że ja kiedyś jako bardzo młoda dziewczyna przeszłam dosyć ciężką depresję, 3 miesiące leżałam w łóżku. A wtedy się jeszcze nie mówiło o depresji, więc nikt nie wiedział, co mi jest. I ja gdzieś czułam, że ja w jakimś sensie muszę być przy koniach. Nie tylko z jakichś powodów sportowych, bo ja oczywiście uwielbiałam jeździć i chciałam się rozwijać w tym jeździectwie i tak dalej, ale że po prostu muszę przy nich być z jakiegoś tajemniczego powodu. Że one dobrze mi robią, jak to się mówi, ich obecność dobrze mi robi. I mam wrażenie, że to uwolnienie koni było też w jakimś sensie mi potrzebne i było też jakimś uwalnianiem czegoś we mnie, tak? Ja sobie zaczęłam pozwalać też na pewną wolność, tak? Na pewną... miałam taki bardzo trudny moment, kiedy jakby odeszłam od jeździectwa
I to było dla mnie dosyć trudne, bo ja bardzo lubiłam jeździć konno, ale zdałam sobie sprawę, że one tego nie chcą i że jeżeli ja chcę mieć jakąś taką głęboką relację z tymi końmi tutaj, to mam na nich nie jeździć. I pamiętam, że był taki moment, kiedy ja zaczęłam obserwować u siebie jakby tą taką część mnie, która była przez lata właściwie od dziecka przyzwyczajona do kontrolowania, tak, kontrolowania konia, tego gdzie idzie, no to ja decydowałam, tak, jako jeździec, co koń robi, nie koń. A tutaj raptem to się zaczęło zmieniać, że one same decydują, kiedy jedzą, same decydują, gdzie idą, z kim idą, czy przyjdą, czy nie przyjdą. I to dla mnie było bardzo trudne, myślę też w takim podłożu też jakby duchowym. Miałam taką bardzo dużą tendencję do kontrolowania też życia po prostu, swojego i w ogóle na zewnątrz. I tu myślę, że bardzo dużo mi to dało. I że to właśnie też... To jest właśnie niezwykłe, co mówisz, bo tak właśnie Hemfling często mówi w swoich opowieściach, że konia często można zestawić z życiem. Nie, że jakby nasze podejście do konia jest bardzo często podejściem do życia, gdzie to życie też rozumiem jako podejście do siebie po prostu, nie? Bo my jesteśmy życiem, nie? I tak. Nawet to... No właśnie, tak. I to też takie, ja doznałam takiego momentu, że też jakby pozwolić życiu się żyć, tak? Że życie jakby idzie sobie jakimś torem, na przykład ja mu się przyglądam, a nie od razu jakby decyduję za nie, tak? Też, że nie od razu rozsądzam, czy jest dobre, czy jest niedobre. No to bardzo dużo tutaj takich rzeczy się pojawiło u mnie. I pamiętam taką rozmowę z panią doktor Śliwińską, która parazytologiem jest i ona uwielbia koniki polskie i konie Przewalskiego i zawsze rozmawiałyśmy i ja mówiłam, ale te koniki polskie i te Przewalskiego, no one są takie fajne, ale właściwie dla mnie to nie koń. A ona mówiła, a bo ty jesteś jeźdźcem i cały czas oceniasz konia pod względem przydatności, czy on się nada do czegoś, czy się nie nada jakby do jakiegoś no, użytku, tak, dla mnie. I rzeczywiście nastąpił taki moment, kiedy ja zdałam sobie sprawę, że się o tyle zmieniło, że zaczęłam widzieć te konie jako konie, że jakby i wtedy sobie też trochę odpuściłam. Znaczy mam wrażenie, że w momencie, kiedy odpuściłam koniom, że nie muszą być już piękne, niezwykle rącze i wspaniale ułożone, to też sobie coś odpuściłam. Niezwykłe. A powiedz jak właśnie, bo mówisz właśnie też o tych możliwościach, ale tak sobie wyobrażam, że są też takie trudniejsze kawałki, momenty, obszary. No to jest taka, wiesz co, sinusoida właściwie, bo są takie, ja tak zauważyłam, że są takie momenty, kiedy mi się wydaje, a to już ja teraz wiem, to już ja rozumiem w ogóle, już wszystko wiem i o koniach, i w ogóle o sobie, i wszystko jest cudownie. I natychmiast jak dochodzę do tego miejsca, że już fajnie, bo już wiem, to natychmiast się pojawia coś, co kompletnie jakby podważa tą teorię, okazuje się, że nic nie wiem. Więc na pewno tutaj taką rzeczą, którą wiele lat mi zajęło, to jest takie zaufanie też życiu i temu procesowi, który się dzieje, że ja nie do końca będę wiedziała, tak? Że pewne rzeczy będą się wydarzać i ja nie będę wiedziała, czy one są dobre, czy niedobre, nie będę wiedziała, co one oznaczają, nie będę umiała zareagować w jakiś sposób, który, nie wiem, będzie dobry akurat w danym momencie. Więc to jest coś, czego się cały czas uczę, że właściwie to tworzy jakąś opowieść, tworzy jakąś teorię, dzielę się na przykład tą teorią z kimś, ale teraz my zaczynamy mieć takie podejście, że to są takie teorie, no w danym momencie ta teoria do mnie przemawia i ona jakby mam tutaj jakieś przykłady, żeby ją potwierdzić, ale już tak się nie czepiam tych teorii, że one są, o, że to jest właśnie dokładnie tak i tak już będzie, bo to się bardzo wiele rzeczy tutaj weryfikuje. To jest jedna taka rzecz, której jakby cały czas doświadczam, jeśli chodzi o konie i o to, że po prostu wiem, że każdego dnia każdy z tych koni może mnie zaskoczyć na nowo. Jakby jak ludzie przychodzą, ja często opowiadam, wiesz, że ten koń jest taki, a ten koń jest taki, i jakoś je charakteryzuję, no bo na razie nie mam innego pomysłu, żeby kogoś wprowadzić, żeby mu powiedzieć, no co ja wiem, tak, o tym koniu jako osoba, która się nim zajmuje i jakoś z nim przebywa, ale tak na dobrą sprawę wiem, że to nie do końca tak jest, bo on jest taki dla mnie, albo bywa taki ze mną, albo bywa taki w takich, a nie innych okolicznościach, ale no parę razy konie mi dały takie lekcje, naprawdę no niezwykłe i to takie, no to są takie opowieści naprawdę niesamowite. No pamiętam, była tutaj
znajoma z... Chciałam cię prosić, żebyś się podzieliła jakąś jedną. No to jest taka historia naprawdę już dla mnie, do dzisiaj nie wiem, co mam o niej sądzić, ale jest po prostu niezwykła. Mianowicie tutaj był taki koń, Szum. Mam bardzo wiele o nim historii, to był jeden z, powiedziałabym, dla mnie większych nauczycieli, jakich spotkałam w życiu. I Szum w pewnym momencie przyjechał tutaj z Warszawy. To był koń nie mój, tylko mojej przyjaciółki, tutaj u mnie wiele lat był i w pewnym momencie się zrobiło tak, że Szum umiał różne sztuczki, za te sztuczki dostawał cukierki. No i w pewnym momencie wpadł na pomysł, że właściwie to będzie z nas wyduszał te cukierki, wymuszał te cukierki i rzeczywiście no nie można było po prostu wyjść na pastwisko z cukierkiem w kieszeni, bo on zachodził drogę, kulił uszy, nic nie robił takiego, nie atakował nikogo, no ale tym niemniej był napastliwy, nie można było się swobodnie poruszać, bo on w ten sposób myto tutaj pobierał za przejście, tak? W związku z tym była w ogóle już zasada, że się nie wynosi żadnych cukierków, bo Szum robi tak. Koń pobierający myto za przejście boskie. I powiem ci, że minęły, nie wiem, 4 lata, tak? On kompletnie stracił te zachowania, nigdy tego nie robił i przyjechali właśnie tutaj tacy państwo, ja im opowiadam o koniach, wychodzimy i ja im mówię właśnie, że tu jest taka zasada, że nie dajemy żadnych cukierków. I oni pytają dlaczego. No i ja im opowiadam tą historię Szuma, jeszcze ją tam trochę ubarwiam, że ten Szum taki straszny w ogóle był i tak strasznie tutaj napastował. I tak trochę w duchu, nawet myślę sobie, że może trochę przesadzam, no ale taka fajna historia. I słuchaj, no naprawdę, podszedł do nas Szum i się do mnie po prostu dopieprzył. W ten sam sposób, w jaki robił to 4 lata temu. Czyli dokładnie pokazał to, o czym ja mówiłam. Ja zdębiałam i myślę sobie, Boże, i to jeszcze była taka sytuacja, że on był wyżej, bo był, on, wiesz, był na górce i ja stanęłam, jakby byłam niżej, więc on był jakiś olbrzymi po prostu, nade mną stał i kulił uszy i nie chciał nas przepuścić i robił do mnie straszliwe miny. Ja tak kompletnie zbaraniałam, że po prostu nie wiedziałam, co mam zrobić i poprosiłam ich, żeby odeszli na bok. I oni odeszli na bok i ja myślę sobie na boga, co ja mam teraz zrobić właściwie, bo ja po prostu kompletnie nie wiem, jak ja mam się zachować w tej sytuacji. I jak oni odeszli na bok i on tak stał, popatrzył na mnie i powiedział, no to już to starczy teraz i zaczął sobie jeść trawę. I tak było, no mam świadków, tak, na to. I ja im potem to powiedziałam, że słuchajcie, no to się nie zdarzało, tak, od lat 3, to się nigdy potem nie powtórzyło. To był ten jeden, jedyny raz, kiedy obrabiałam mu tyłek i opowiadałam o nim takie różne historie. Także, no, takie rzeczy mi się zdarzają. I to nawet dosyć często, też drugą taką rzecz pamiętam, było wiele lat temu, jak byłam na forum jakimś takim międzynarodowym i opisywaliśmy tam różne zachowania naszych koni i ja taką teorię w ogóle, bo chciałam wystąpić jako taki guru, co to taki koniarz, co się zna, w ogóle wszystko wie i taką teorię wysnułam, że bawią to się, bo bardzo dużo o zabawie czytałam, u Marka Bekoffa trochę, no to było bardzo ciekawe dla mnie w ogóle zagadnienie i taką wystrzeliłam teorię, że właśnie bawią to się wałachy, bawią to się młode ogiery, ale klacze, takie stare klacze, to się w ogóle nie bawią. I jak tylko, wiesz, napisałam to wspaniałego takiego posta, wcisnęłam enter, wyszłam sobie na pastwisko i cóż ujrzałam? 2 kompletnie stare klacze, które to była Wirga i Alaska, co nigdy potem się nie bawiły, tak, po prostu. Dawały jazzu na polu, biegały, brykały, wiesz, wygłupiały się, skubały się i tak, wiesz, miałam wrażenie, że właśnie jest to dla mnie informacja też, żebym nie szalała. Można powiedzieć, że stado pilnuje tego, żebyś się przypadkiem nie zamknęła w swojej otwartości na świat. Tak. Tak, dokładnie. I też, żebym nie poczuła się jakimś ekspertem specjalnym, tylko żebym cały czas wiedziała, że wszystko płynie i wszystko się zmienia. Także to są takie rzeczy, taka jedna rzecz, która jakby ja już teraz się tego nauczyłam, ale było to dla mnie bardzo trudne. Przez wiele lat w ogóle, jakby powiedzieć, że kurczę, no nie wiem właściwie, po prostu nie wiem, wielu rzeczy nie wiem. A druga rzecz, którą doświadczam właściwie cały czas i która jest bardzo, bardzo trudna cały czas dla mnie, i która właściwie, o dziwo, zdałam sobie sprawę kiedyś, jak mnie zapytałaś, co było dla mnie największym zaskoczeniem,
I tak sobie myślałam, co to było dla mnie zaskoczeniem. I zdałam sobie sprawę, że dla mnie największym zaskoczeniem, to może nie świadczy dobrze o mojej inteligencji, ale jest to, że te konie się starzeją i umierają. Znaczy, że ja po prostu jakoś zupełnie, absolutnie nie brałam tego pod uwagę, że przychodzi... Kraina wolnych koni miała być po prostu krainą mlekim miodem płynącą, zielone łąki. Wiecznego żywota, tak. Wiecznego żywota w dobrym zdrowiu. I tutaj, wiesz, też są takie rzeczy. Na przykład miałam dwa razy, dwa konie mi padły z powodu takich kłopotów oddechowych. Dwa konie mi padły na to. A właściwie no, mówi się, i ja też tak mówię zresztą, że te kłopoty oddechowe głównie są u koni stajennych, prawda? One tu mają wielką przestrzeń. No, no, nie ma jakiegoś, bardzo dbamy też o paszę. Ta pasza nie jest pyląca, mamy własne siano. I właściwie cała ta teoria moja tutaj dwa razy została też podważona, no bo dwa konie mi zachorowały i padły właściwie z tego powodu po paru latach choroby. Więc to są też takie nieznane rewiry. Natomiast taką najtrudniejszą dla mnie rzeczą to jest jednak to, że to jest śmierć po prostu. Śmierć tych koni i towarzyszenie im w tym momencie to bardzo duży, długi dla mnie był taki proces. Ja bo właściwie... Ta śmierć u koni jest dłuższym procesem, prawda? To nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień. Słuchaj, na 7 koni, które mi padły, dwa padły tak znienacka. Znaczy jedną klacz znalazłam po prostu rano martwą, to była ta klacz, która miała kłopoty oddechowe i ona po prostu udusiła się w galopie, prawdopodobnie, bo znalazłam ją rano martwą na tej ścieżce, z której one, którą one zawsze wracały z takich dalekich pastwisk do stodoły, bo rano są muchy i one sobie rano wracają do stodoły. I bardzo często jak są muchy, to one już galopują i myślę, że to była przyczyna śmierci, tak weterynarz zresztą stwierdził. To była jedna taka śmierć znienacka, bo poprzedniego dnia ona była w dobrej formie i nic tego nie zapowiadało. A druga śmierć też była jakby związana z kłopotami oddechowymi i też no, nastąpiła w ciągu 3 dni, tak, że się bardzo stan pogorszył konia. Natomiast te wszystkie inne, to był długi proces, tak jak mówisz. Te pozostałe 5 śmierci, to był długi proces jakby z moim też udziałem i moim takim głównym kłopotem i problemem, z którym nadal właściwie się borykam, to jest ten mój udział w tym, tak, że to jest jednak tak, że ja w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że mój problem polega na tym, że jakby ja gdzieś podążając za takimi teoriami, nie wiem, behawiorystycznymi, czy jak je nazwać, jakimiś, nie wiem, z obszaru trenowania koni, to tak jakby chciałam im pokazać, że nie jestem drapieżnikiem, tak, że ja też jestem koniem, tak na dobrą sprawę i możemy tutaj się ładnie dogadywać. I że ten moment śmierci jest takim momentem, kiedy okej, no ja ich osobiście nie morduję, bo przyjeżdża weterynarz, tak, i je usypia, ale jakby ja jestem tym drapieżnikiem, no bo ja podejmuję decyzję, ja go wołam, ja je gdzieś zabijam, tak. I dla mnie to było bardzo długi taki proces w ogóle wchłonięcia, tak, tego, że po prostu tak jest i że taka też jest moja rola, że skoro ja mam to miejsce, które, no jednak kraina wolnych koni też jest w jakimś sensie, no takim, no nie schroniskiem, ale takim miejscem, gdzie one sobie dożywają, tak, one stąd już nie idą nigdzie, tak, tylko jakby zostają z nami na zawsze, więc jakby ja im będę towarzyszyć, jeszcze będę im towarzyszyć 11 razy co najmniej, tak, w takiej podróży. To co mówisz, czyli w ogóle konieczność podjęcia decyzji i tego wahania się, kiedy to już jest ten moment, a kiedy może to jest za wcześnie, a kiedy to już jest za późno, tak? Bo rozumiem, że to tak, też jest za... dokładnie to i powiem ci, że na te 5 jakby takich uśpień żadne nie mogę powiedzieć, że było na czas. Znaczy po prostu albo to było za wcześnie według mnie i potem myślałam, a może to jednak za wcześnie, albo według mnie było za późno i ten koń się męczył. Natomiast albo jest tak, że to jest na tyle trudna decyzja, że ciężko mieć takie poczucie, no właśnie. Tak, takie poczucie, że to teraz. Pewnej odpowiedzialności, że na pewno to było dobre, bo może było, tylko po prostu tak. Niesie... Tak, tak, tą decyzyjność w sobie, że to nie przyszło z zewnątrz, nie? Ta ostatnia. Ale wiesz co, też ciekawe jest to, że ja zaczęłam robić taki research w internecie na ten temat, bo mnie to zaczęło naprawdę, w pewnym momencie to się stało takie naprawdę ciężkie
I miałam takie wrażenie, że to też jest trochę kulturowe, może być kulturowe, bo zauważyłam, że na tych stronach, na tych portalach i na Facebooku różne były dyskusje, ja zaczynałam też takie dyskusje, że osoby z takich anglosaskich jakby kręgów amerykańskich, Europy Zachodniej, zupełnie inaczej do tego podchodzą niż na przykład ja. Ja znalazłam taki odzew w osobach z Rosji, z Łotwy, Litwy, jakby z tych kręgów tutaj wschodnich. Nie wiem, jaka jest ta różnica? Jakby główna? Różnica jest taka, że powiem ci, że jednym z portali właśnie zadałam takie pytanie, jak sobie z tym radzicie, i większość odpowiedzi była taka, że ale jakby o co chodzi, no jak to sobie radzimy? W momencie, kiedy koń jest stary i ja widzę, że może wejść już w strefę dyskomfortu, no to ja się z nim żegnam i go usypiam. Co dla mnie było na przykład bardzo takie szokujące, bo ja zawsze przetrzymywałam te konie, tak? Zawsze mi się wydawało, a to jeszcze, a może coś się da zrobić, a może... I one były w tym dyskomforcie. Tu było bardzo wiele głosów z tej strony takiej, jak to ja mówię, anglosaskiej, amerykańskiej na przykład, że ostatnio nawet czytałam u jakiejś pani, że uśpiła dwa konie, że właśnie je żegna, że tak jest jej smutno, takie ładne wspomnienie napisała i napisała, że nadchodzi zima i one po prostu już były w takim wieku, że ona zaczęła podejrzewać, że ta zima może być dla nich dyskomfortem. Czyli bardzo właściwie wcześnie. Wcześnie, tak, wcześnie i z taką pewnością też, że tam jest takie poczucie, że jakby towarzyszymy im w tej ostatniej drodze i że to jest nasz obowiązek właściwie i nasza rola też jako opiekunów znaleźć ten moment i jakby tego dokonać. I widzę, że tam oni mają jakby mniejszy problem niż na przykład ja i bardzo wiele osób mi odpowiedziało też właśnie z takich rosyjskich tutaj kręgów, że no właśnie, że płaczą, że nie wiedzą czy już, że wzywają, potem tego weterynarza odwołują, no że to jest taka rozpacz, tak, że nie ma takiego poczucia pewności. Więc ja się też z tym borykam. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ostatnia śmierć była dla mnie, nie wiem jak to powiedzieć, była dla mnie po prostu piorunującym, zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Śmierć Szuma właśnie, tego konia, o którym już opowiadałam. I mam wrażenie, że wśród wielu lekcji, które Szum mi zafundował, to była ostatnia i chyba najmocniejsza do tej pory w ogóle w moim życiu. Przy śmierci też ci nie oszczędził lekcji. Nie, nie oszczędził mi lekcji, aczkolwiek mam wrażenie, nie wiem jak to będzie dalej ze mną, ale jego śmierć była spektakularna, ale pokazała mi, uspokoiła mnie. Co się takiego wydarzyło? Wiesz co, on się zaczął dusić. Po prostu myśmy rano przyszli i on się dusił tak, że po prostu się dusił. Już widać było, że on miał kłopoty też oddechowe, ale poprzedniego dnia było okej. Mi się wydawało, że już w ogóle on idzie ku zdrowiu. I rano znaleźliśmy go w stanie agonalnym właściwie. Ja wezwałam weterynarza. Na szczęście nasz doktor, pozdrawiam pana doktora Piotra, jeśli kiedyś mnie usłyszy, jest cudowny, ponieważ pan doktor mnie zna i wie, że ja co chwila zmieniam decyzję, więc przyjechał i stał cierpliwie i czekał, a ja mówiłam, dobra, no to zrób mu ten zastrzyk. Albo nie, poczekaj, jeszcze chwilę poczekaj. Albo nie, no dobrze, zrób ten zastrzyk. No i taką miałam, no po prostu, no byłam w rozpaczy, tak, i też jakoś sobie z tym nie radziłam. I wiesz, to jest bardzo trudno opisać, bo to jest jakby doświadczenie z jakichś trochę już innych obszarów, ale no zobaczyłam, że absolutnie to jest agonia i że koń się dusi. Więc mówię, dobrze, to zróbmy ten zastrzyk. Koń wstał, mimo że leżał, wstał, był bez kantara, bez niczego. Jakby dał sobie zrobić zastrzyk i w czasie tego zastrzyku stał, mimo że on wcześniej kładł się, przewracał się, to było widać, że to są takie agonalne. Dał sobie zrobić ten zastrzyk i ten moment jego śmierci był takim momentem, jest mi to bardzo trudno opisać, ale w którym ja właściwie zobaczyłam, jak ta energia życiowa wychodzi z jego ciała. Znaczy miałam wrażenie, że to ciało, ja to tak mówię, że upadło jak rękawiczka, z której wyszła ręka, po prostu. Czy ono po prostu się tak zwaliło i jakby tego konia już w tym ciele nie było. I ja pierwszy raz zobaczyłam, bo ja zawsze potem nad tym ciałem jeszcze tak ubolewałam, ja jestem rolnikiem i muszę to ciało zdać, jak to się mówi, nie mogę tego konia sobie tutaj pochować. Utylizacja. Tak, i zawsze ja tak ubolewałam, że to ciało odjeżdża, że ja bym chciała, żeby to ciało tu zostało i takie też miałam z tym jakieś kłopoty.
A jak to ciało upadło, to jakby ja zobaczyłam już, że tego szuma tam nie ma, w ogóle to nie jest szum, jakby to ciało. I powiem ci, że on padł, został uśpiony na górze. Myśmy zeszli na dół. Potem była cała parogodzinna akcja, żeby wziąć traktor, żeby ściągnąć to ciało i tak dalej. Jak po paru godzinach przyszliśmy do tego ciała, to to ciało miało zjedzone ucho. Bo u nas są lisy, są borsuki, są, znaczy borsuka nie podejrzewam o to, no ale ktoś zjadł mu ucho, tak, jakiś drapieżnik. I powiem ci, że tak jak ja bym dawniej jakoś strasznie przeżyła, że ktoś zjadł martwemu koniowi ucho, to ja poczułam coś takiego, że to też jest taki znak, że właściwie to jest ciało i to ciało by chciało wrócić do tej przyrody, tak? I że właściwie ktoś go powinien zjeść, żeby to wszystko było tak, jak jest u koni w naturze, tak? Czy tak, jak jest u mustangów, czy gdziekolwiek indziej. I to mnie trochę wyleczyło, że zdałam sobie sprawę, że część tych moich takich paranoi jakby wokół tej śmierci, to są takie ludzkie paranoje, takie moje, jakby takiego mojego myślenia. Ja nie wiem, jak będzie dalej, bo na szczęście, jakby to była ostatnia śmierć i mam nadzieję, że długo nie będę musiała jakby sprawdzać, tak, czego mnie to nauczyło, ale miałam w sobie taki spokój, jak ciało Szuma odjeżdżało, to jakby już ja miałam w sobie po raz pierwszy taki spokój, że okej, trudno, on nie musi odjechać, wolałabym, żeby tu zostało i żeby je ktoś sobie po prostu zjadł, tak. No niezwykłe, ale... niezwykłe są historie. Zaczęłyśmy właśnie, wiesz, o wolności, o tym procesie ku wolności. Mhm. Nie? Teraz jakby mówisz o tym, co jest takie trudne, czyli z jednej strony właśnie dałaś tym koniom i dzięki temu otrzymałaś wolność, z drugiej strony towarzyszysz im w tych ostatnich dniach, czy można powiedzieć miesiącach, co no, też jest takim jakby procesem, no częścią jakby życia, tak? Częścią tej natury, częścią koni w ich wolności, w ich dzikości. Tak, tak. To też, wiesz co, tak. Też dla mnie to jest na pewno też część mojego takiego procesu, gdzie ja też mam poczucie, że wracam do takiej swojej dzikości, ale nie w sensie, wiesz, że jestem zdziczała, tylko w takim sensie, że dotykam gdzieś też takich jakichś prawd, takich pozaintelektualnych, o tak bym powiedziała. Ja mam wrażenie, że ja bardzo długi czas byłam w głowie, bardzo mocno, tak, bardzo jakby musiałam mieć na wszystko dowody, chciałam wszystko rozważać, właśnie tworzyć teorie, a tutaj jednak bardziej tak jakby te konie mnie wciągają w taką sferę bardziej takiego doświadczenia i właśnie nie też przeintelektualizowywania tego doświadczenia, tylko jakby wchłaniania go po prostu. Takich praw życiowych też mi się kojarzy. Mm-hmm. Praw życia, takiej mądrości, którą się mówiło, że właśnie, czy się mówi, że często właśnie osoby, które są związane mocno z ziemią, czasem zupełnie właśnie nie próbujące jakoś bardzo intelektualnie się rozwijać, nie? Że one mają w sobie mądrość życiową, tak. Która jest jakby tą... Zdecydowanie. Jak to jest wszystko urządzone po prostu i bycie jakby świadkiem też takich zdarzeń, które, no, które jakby łączą z tym. Tak, tak, zdecydowanie. No właśnie, chciałam cię zapytać też o innych ludzi, bo Kraina Wolnych Koni też jest miejscem, gdzie przyjeżdżają inni ludzie, spotykają ciebie, spotykają konie. I tak sobie myślę, dlaczego, bo widzisz w opowieściach tych ludzi, w tym, co oni dla ciebie mówią, dlaczego idea i to, co ty robisz i twoje konie są jakby ważne dla ludzi, dla świata? Co budzi doświadczenie Krainy Wolnych Koni w innych? Ja pamiętam taką, bo bardzo ciekawe było doświadczenie, bo bardzo różni ludzie przyjeżdżają. Przyjeżdżają tacy ludzie, którzy jakby spodziewają się czegoś i często spodziewają się tego, co tutaj jest, więc to coś jakby dostają. I oni wtedy nie wymagają ode mnie żadnego wprowadzenia, po prostu sobie tutaj są, tak, wśród koni. I mają jakieś swoje doświadczenia, którymi się nie dzielą, ale widzę po ich twarzach, widzę po tym, że wracają, że to jest coś tutaj dla nich jest, tak? Takiego, co jest dla nich ważne. Natomiast też są takie sytuacje, że przyjeżdżają ludzie z jakimś wyobrażeniem czegoś, czego właściwie tutaj nie ma. I
I wtedy takie osoby rzeczywiście przeżywają taki rodzaj, no ja nie chcę mówić wstrząsu, bo to nie jest aż tak mocne, ale takiego zdumienia i takiego zastanowienia się nad wieloma sprawami. I zazwyczaj te osoby potem się do mnie odzywają w taki sposób, że no, że to było coś dla nich, tak? Nie piszą mi dokładnie co, ale że coś tu się wydarzyło. Takiego mocnego. Myślę, że głównie jednak są to takie doświadczenia właśnie z dziedziny tej wolności. Też takiego czegoś, że bardzo często przyjeżdżają ludzie, którzy znają jakieś konie skądś tam, na przykład z jakiejś szkółki jeździeckiej, czy z jakichś różnych innych miejsc. I przyjeżdżają tutaj i mówią, ale te konie tu się zupełnie inaczej zachowują niż tamte konie. No i ja myślę, że tu się pojawia takie pytanie właśnie o wolność, tak, że jak ta wolność też zmienia też, prawda, jakieś, i to wtedy człowiek myśli też o sobie, tak, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jednak też pojawiają się takie sytuacje, kiedy trzeba się zmierzyć właściwie z tym, że koń decyduje, no bo my wychodzimy z założenia, że koń jest u siebie, my przychodzimy do tego konia, bo kraina wolnych koni jest krainą koni i te konie albo chcą mieć z nami tą interakcję, albo jej nie chcą. I często jest tak, że ludzie cierpią, że konie nie chcą tej interakcji, bo myślą sobie, że to jest takie odrzucenie, że to znaczy, że ze mną coś jest nie tak, skoro koń wolał sobie tam jeść trawę, tak? I to jest takie trudne, bo widzę, że dla wielu osób będzie to wyobrażenie, ja też bardzo często udostępniałam takie zdjęcia, że koń się do kogoś przytula, prawda, no bo jest mnóstwo też takich sytuacji, ale te sytuacje są bardzo różne w zależności od tego, jaka jest pogoda, jaki jest dzień, jaka działa energia, kto czego potrzebuje, ja nawet nie wiem, od czego to zależy, ale no, bardzo różne rzeczy się dzieją. Też tak sobie myślę, że to są jakby momenty, nie, że gdyby tak, tak. To... wziąć oczywiście. Procentowo to na 100% czasu, który się jest, to będzie to te 5%. Tak, 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 oczywiście. I niektóre są takie niezwykłe, niektóre są takie, że w ogóle, to też zależy od dnia, bo czasami ktoś jest parę dni na przykład i jednego dnia nic się nie dzieje, a drugiego dnia jest super, bo konie gdzieś z nim poszły i to są takie sytuacje, o których ja, one są tajemnicą i będą tajemnicą, podejrzewam, do końca dla mnie, bo ja byłam świadkiem wielu na przykład zdumiewających sytuacji. Mieliśmy tutaj grupę studentów z Ameryki, bo oni akurat z Iowa State University przyjechali, wiele lat temu było, akurat byli na Mazurach i znajoma zapytała, czy może ich tutaj przywieźć, żebym im trochę poopowiadała. I tam się wydarzyła niezwykła interakcja między jednym z chłopców, a moją klaczą tutaj, tą wiodącą Reją. Nigdy wcześniej, ani nigdy później nie widziałam przez tyle lat, ile ja z nią tutaj mieszkam, żeby ona w taką interakcję z kimś wchodziła. Ona wręcz... ja oprowadzałam tą grupę i z taką straszną zazdrością w ogóle tam popatrywałam, co tam się wyprawia w ogóle między tym chłopakiem a tą klaczą. Ja tego z nią nigdy nie miałam. A to było też śmieszne dla mnie i takie bardzo pouczające doświadczenie, bo to było moje marzenie, które się spełniło w ogóle jakiemuś chłopakowi, który nigdy nie był przy koniach, w ogóle wcale nie miał na to ochoty i był potem do mnie bardzo zdumiony i przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, ale wytłumacz mi, co to było, bo to było przedziwne, bo ona się ze mną poruszała w takiej całkowitej harmonii, jak ja się poruszałam, to ona się poruszała tak samo. Ja w pewnym momencie pomyślałam sobie, to ja będę, ucieknę od niej i biegłem i ona biegła ze mną dokładnie krok w krok i ja poczułem, że to jest takie niezwykle przyjemne, jak taniec, on powiedział. To jest już niesamowite, co mówisz, bo mi się to też kojarzy bardzo z różnymi moimi relacjami z końmi, które są właśnie trenerami w programach rozwojowych, że to nie jest trochę tak, jak ja to kojarzę na przykład z takich treningowych rzeczy, że jeśli jest jakiś trener, który konia do czegoś, jakby go czegoś nauczy, no to to wyznacza jakby ten nawias, w jakich się wszyscy inni poruszają. A w relacji jest tak, że no ja mam swoją relację i jak ktoś przychodzi i nawet może być pierwszy moment, kilka, to ma swoją relację. Tak. I czasami te relacje, owszem, też są w tym nawiasie, ale czasami przekraczają ten nawias z różnych momentów, gdzie ja widzę po trzech sekundach, że to jest o czymś innym, czego ja w ogóle w tym koniu nie znam. Oczywiście, że tak. To nie jest przede mną odsłaniane i nie chcę w ogóle tego oceniać jako dobre i złe, bo to po prostu na tym tak. Jakby polega relacja z kimś innym, kto jest inny. Tak, tak. Ja wiesz co, tu u nas jakby są trzy osoby głównie, które się poruszają przy stadzie. To była Kasia przez wiele lat, która była wspaniałym opiekunem. Teraz jestem ja i Andrzej. I każde z nas ma zupełnie inne relacje.
Zupełnie inne, naprawdę. Więc jakby ja to obserwuję, widzę i to w ogóle bez żadnego oceniania, które są lepsze, które są gorsze, one po prostu są inne. No. To jest też bardzo ciekawe obserwowanie, jak ktoś inny ma zupełnie inną relację z danym koniem na przykład. Mi na pewno jakby obcowanie, wiesz, z krainą wolnych koni i z twoimi opowieściami bardzo przesunęło takie moje perspektywy w myśleniu w ogóle o koniach, takim właśnie, bym to nazwała, też trochę w tym takim niewiedzeniu. Bardzo też kojarzę ten wątek tego, bo to wspominałaś przez moment, ale że ta wolność się nie kończy. I te historie o tym, jak opowiadałeś, że nowe pastwisko otworzyłaś dla koni i one tam tylko chodziły z tobą, jak tylko stamtąd wracałaś, to one galopowym wracały też z powrotem, gdzie w tym chceniu dla koni więcej można by było sobie wyobrażać, no że one o niczym innym nie marzą, tylko mieć, nie wiem, 600 hektarów. Tak, to prawda. To też jest bardzo duże zaskoczenie dla mnie. A też skojarzy mi się to z drugą rzeczą, że też we mnie na przykład jest coś takiego, że ja zawsze myślałam, że dobra, to ja się tak strasznie postaram i tak to zorganizuję, no że osiągnę jakby tą wolność jako taką, jakiś taki całokształt. Wiesz, że osiągnę coś, co się nazywa wolność i będę wolna, konie będą wolni i że to jest jakiś twór. I to jest też bardzo fajne, bo to się też wiąże z pastwiskami, że właśnie wiesz, miałam jednego konia i miałam jeden hektar, potem miałam trzy konie i jeden hektar, to było za mało, to potem było 5 hektarów, to też było za mało, potem było więcej koni i właściwie, dobra, okej, okay, no mamy 11 koni, jest 40 hektarów, tak, przypuśćmy, ale na przykład okazuje się, że właściwie to, żeby one dobrze ścierały kopyta, to właściwie one powinny mieć jeszcze więcej, bo to jednak nie jest naturalne, bo Mustang to na przykład sobie przejdzie 50 kilometrów, tak, dziennie, a one tutaj nie przechodzą i właściwie byłoby fajniej, żeby jeszcze, że we mnie to jest, bo ja nie mówię, że w nich, tylko że we mnie jest cały czas takie poczucie takiego nienasycenia, że cały czas jest za mało tej wolności, tak, że jeszcze gdzieś coś za jakimiś drzwiami, kolejne drzwi są i już wtedy, jak już wtedy te drzwi otworzy, to już na pewno będzie totalna wolność. I tutaj też jakby mnie to wiele nauczyło, że to jest taki proces i taki pęd jakby do tej wolności, który po prostu jest pędem, ale ta wolność nie jest jakimś produktem, który ja osiągnę i już on będzie całościowy, typu jak samochód, wsiądę w niego i już go będę miała, tak. To też takie było dla mnie dosyć zaskakujące odkrycie. No właśnie, i tak teraz trochę już jakby gdzieś zmierzając ku końcu, myślałam, ta wolność, wiesz, tak w codzienności, żeby ją trochę tak odczarować. Ona, tak, wiesz, tak już z ludzkiego trochę dla ciebie oznacza. Wiesz, w takiej codzienności naszej tutaj jakby końskiej, tak, to ona oznacza bardzo dużo wyrzeczeń z naszej strony. Takich wyrzeczeń, takiego czegoś na przykład, że mam plan coś teraz zrobić, tak? Ostrugam teraz kopyta na przykład i wychodzę i okazuje się, że no jeżeli respektujemy te zasady, które tutaj mamy, to właśnie nie ostrugam dzisiaj kopyta, bo widzę, że jest jakby ku temu zła atmosfera, koń nie chce, tak? I tak bardzo nie chce, że nie zrobię tego, tak? To są takie, tego typu rzeczy, więc to jest pierwsza rzecz taka, która się pojawia, że jest też taka trudność, taka codzienna trudność, tak, tego, że ja bardziej, można powiedzieć, manipuluję tutaj okolicznościami, typu na przykład pastwiskami, to zamykam, to otwieram, tu coś kombinuję bardziej z przestrzenią niż z końmi. Mimo że łatwiej by mi było pokombinować z końmi, tak? Bo jakby chcę, żeby one miały to poczucie tego przepływu, że one właśnie przechodzą sobie na te pastwiska, że one no jakby są wolne, tak? Do tego ruchu, gdzie chcą, do tego jedzenia wtedy, kiedy chcą i tak dalej. To jest jakby, jeśli chodzi o konie, taka trudność. Natomiast ja mam takie wrażenie, że, ale to jest jakby moja osobista już sprawa, że jednak dla mnie ta wolność to jest zawsze ta taka otwarta furtka do czegoś niewiadomego, że coś się może, w każdej chwili ja jestem gotowa zrobić coś, zareagować na coś, co jest niewiadome i co może przyjść. I że jakby ja nie zabezpieczam się przed tym czymś, nie wiem, może się, mogę się tego bać, mogę się tego lękać, ale że jakby nie wszystko jest do końca ustalone, tak? Jest jakieś niebezpieczeństwo, można powiedzieć, może nie niebezpieczeństwo, ale że w tej wolności jest też takie poczucie gotowości na coś, co jest nieprzewidziane,
tak, co się może pojawić. I to jest super, naprawdę super uczucie, ale też jest to uczucie, które bywa czasami dla mnie trudne. To jest znaczy, wolałabym być tak w takim bezpieczeństwie. To jest trochę taka rezygnacja z takiego poczucia bezpieczeństwa. Tak, 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 dokładnie. Dla mnie te dwie rzeczy nie do końca, znaczy jeżeli ja sobie tworzę całkowite poczucie bezpieczeństwa, no to jednak zamknę konia na koniec stajni, bo może przyjść złodziej i mi go ukraść na przykład, prawda? No to co mi się to? Na przykład, jak ja myślę o takiej wolności w codzienności, to że ona nie oznacza wolności od rzeczywistości, bo mam wrażenie, że wiele osób tak wolność rozumie, że wolność to jest to, że rzeczywistość nie będzie już mnie dotykać, mhm. że jakby nie będę, no nie wiem, miała tych konsekwencji, które w świecie są, a to jest jakby nierealne i utopijne, tak? To mamy tylko po śmierci, nie? Już jesteśmy wolni od rzeczywistości. Ale dopóki żyjemy, to ta rzeczywistość mniej lub bardziej będzie nas dotykać, więc wolności od rzeczywistości nie ma. Wolność w rzeczywistości jest jakby tym, że ja mam świadomość wyboru. Tak. Czyli coś mi się wydarza, a ja mogę różnie na to zareagować. Tak. I przez to mam zdecydowanie. To zgadzam się z tym. A to już bywa mało komfortowe. Mało. Mało, to prawda. Dla mnie też jakby... wiesz co, ta rezygnacja jakby z tego bezpieczeństwa, tak, ona też w jakimś momencie jest mało komfortowa, w jakimś momencie, tak, bo wchodzi się, ta wolność mi się jednak trochę kojarzy zawsze, no co jak z tym koniem, tak, on jest wolny, ale może przyjść wilk, tak, no bo nie siedzi w stajni. No, z tego, co ja gdzieś czytałam, to pierwsze stajnie wynaleziono między innymi po to, żeby chronić konie przed złodziejami, drapieżnikami i tak dalej. No, to była stajnia, bo się go miało w nocy blisko pod domem. Więc jakby ta wolność też oznacza, że mogę się z czymś tam spotkać, tak. Prawda? I jakby wydaje mi się, że moją taką nauką to było to, że tych dwóch rzeczy się nie da pogodzić. To znaczy, że nie da się pogodzić takiego totalnego komfortu, poczucia bezpieczeństwa z poczuciem właśnie wiatru w grzywie i wolności. To jest utopia po prostu. Bardzo podobnie to czuję i myślę, że tym akcentem możemy powoli kończyć nasz podcast. Jeszcze chciałam Ci zapytać, bo myślę, że różnym osobom może wpaść do głowy pomysł, że czy można na przykład Krainę Wolnych Koni odwiedzić, żebyś powiedziała kilka słów, jeśli tak, to jak to wygląda i kiedy i gdzie można ewentualnie szukać informacji? Tak, można nas odwiedzać, na różne sposoby, bo można nas odwiedzać i przyjechać i po prostu wynająć sobie pokój i tutaj bytować z nami i z końmi. I mamy prowadzisz taką formę agroturystyki. Tak, po prostu. I mamy taki parę osób, które po prostu sobie przyjeżdżają na tydzień i właściwie w ogóle ich nie widzimy, bo leżą cały czas w trawie na łące i obserwują konie. A można też przyjechać po umówieniu się ze mną mailowym albo przez Messengera. My jesteśmy jako Kraina Wolnych Koni na Facebooku, a ja jako Berenika Bratna. Ja umieszczę w notatkach do podcastu, pod podcastem link, kto będzie słuchał, to może sobie wejść na... Tak. stronę i tak, i kliknąć. Tak, i też można przybywać na takie jakieś rodzaj, nie wiem, zwiedzania, można w ten sposób to nazwać, czyli jeżeli ktoś jest gdzieś tutaj blisko i chce sobie przyjechać, i to po prostu musi się ze mną umówić i też można tą krainę zwiedzić. Czasami przyjeżdżają do nas grupy młodzieży, na przykład tutaj z Ełku, ze szkół, które przyjeżdżają sobie po prostu pobyć, na przykład cały dzień. I też jest taka możliwość, że można przyjechać grupą i sobie po prostu tutaj pobyć, poobserwować konie. Super. Berenika, ja Ci bardzo dziękuję za Twój czas i za rozmowę. Dziękuję bardzo również. Pozdrowienia dla całego stada. Dzięki bardzo. Niech dalej nas uczą o wolności. Dziękuję. Dzięki.